Czy rozpoczynamy, czy jeszcze czekamy? Panie przewodniczący, decyzja należy oczywiście do pana, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest kilka minut po 14, a te osoby może się jeszcze zalogują w trakcie tego, co bądź długiego posiedzenia dzisiejszego, tak proroku. Oni też nie zrobili, to niech im porobią. Możemy zaczynać, bo kworum jest. Oczywiście wycieszyliśmy. A już doszedł pan radości, to już tak tylko kłopotów nam brakuje. No to, to kłopoty, trochę te modernizacje to nic dobrego nie dają, panie przewodnicząca. Kogo brakuje w tej chwili? Nie wiem, czy mi się słyszał. Słyszał cię? Nie wiem, czy się słyszał. Patrzę. Pana Bresia. Ja już jestem. Ja już jestem. To już chyba wszystkich. Dawaj, Zbysiu, listę obecności i jedziemy. A to ciebie słychać, dobra. Ci, co mają tutaj te święci. Tak, tak, panie przewodniczący, wszyscy są. To już na tej listę. Zbyszek, ty masz wyłączony mikrofon, ciebie w ogóle nie słychać, ja nie słyszę. Wszyscy mam to wyłączane, ja bym to wyłączał, ty masz wyłączone. Nie ma jeszcze głosu, przepraszam, się pojawił. Jeszcze pan radny to u mnie wszystko w porządku. Tak, już w porządku. Informacje. Nie. Nie jest problem. Ja jesteś. Dobra. Nie, to zapisałem. Wszyscy obecni, widzą państwo. A ty chcę mi słuchać. Słuchać. Tak, widać, panie przepraszam, proponuję, żeby pan radny Adam Uczciński wyłączył mikrofon. Tak, dobre. Marcinie, nie było twojego głosu, w obecności był policji głos. Witam serdecznie, kogo jeszcze nie przywitałem. Bardzo bym prosił o powtórne głosowanie. Nie wiem, co jest powodem nieuwzględnienia mojego głosu, ale zaraz się okaże, czy jest to mój błąd, czy błąd systemu, więc bardzo bym państwa radnych prosił o powtórkę, bo absolutnie wykonałem tę czynność. Panie przewodniczący, mam powtarzamy, tak? Bardzo bym prosił pana przewodniczącego o powtórne głosowanie. Powtarzamy głosowanie. Dobrze, już tym razem pokazuje mi, że jeszcze pan radny wyjaśniał. Moje głosowanie, rozumiem, pojawiło się, tak? Marcin Nowak.
Tak, pani starze, z tego, co to w takim razie musiał być mój błąd. Pan już ma wszystkich. Widzą państwo? Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, proszę państwa, teraz czy są jakieś uwagi co do porządku posiedzenia komisji? Nie ma, panie przewodniczący. W takim razie głosujemy porządek posiedzenia komisji. Pani, prosimy o przygotowanie głosowania. Wszyscy przyjmują. Dobrze, teraz tak. Kto z państwa radnych chciałby składać wnioski do budżetu miasta Lublin, ale nie wysłał tych wniosków mailowo do pani Sylwii? Czy jest ktoś tak z państwa radnych? Tak, panie przewodniczący, Piotr Popiel. Mogę? A może pan w tej chwili wysłać te wnioski na maila do pani Sylwii? Mogę, panie przewodniczący, i mogę wysłać to na czat, także... Nie na żaden czat, tylko wysłać dla pani, bo tutaj część radnych, powiem, od kogo mam wnioski. Mam od pana Eugeniusza Bielaka, mam od pana Marcina Nowaka i mam od pani Moniki Orzechowskiej. Panie przewodniczący, to już wysyłam e-mail. To moje na końcu w takim razie. Dziękuję. Proszę państwa, w tej chwili... Po kolei. W tej chwili będziemy wnioski do budżetu miasta. Teraz pierwszy poproszę pana Eugeniusza Bielaka. Ja mam te wnioski tutaj przed sobą, ale proszę pana Eugeniusza o przedstawienie tych wniosków i jak będziemy procedować. Czy najpierw radny przedstawi wszystkie wnioski, a później będziemy głosować w kolejności? Czy wolicie, że jeden wniosek i głosowanie? Zdecydowanie. Panie przewodniczący, jeżeli można, to jeżeli pan przewodniczący ma te wnioski Eugeniusza Bielaka, to niech pan szybko czyta pierwszy, drugi, trzeci i głosujemy jeden po drugim i tyle. Dobrze, kto z państwa jest za taką formą procedowania, że ja bym czytał wnioski poszczególnych radnych i wtedy byśmy od razu po przeczytaniu wniosku byśmy głosowali? Czy są jakieś sprzeciw ze strony? Jestem za. Dobrze. Dobrze, to wszystko wiemy. Czyli w takim razie przystępujemy do procedowania. W pierwszej kolejności ja po prostu mam to poukładane, nie dlatego, że pana Eugeniusza Bielaka najbardziej lubię, ale pierwsze jest tutaj jego wniosek. Przystępujemy do procedowania. Numer 1. Rozbudowa szkoły podstawowej numer 52. Budowa segmentu w ramach zaprojektuj i wybuduj. 10 milionów złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Czy są pytania jakieś ze strony państwa radnych? Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę przygotować.
Facebook. Długo będzie trwało. Panie przewodniczący, ja mam propozycję. Szybszą uważam. Słyszy mnie pan? Ja tak, bym przeczytał wnioski albo pan i byśmy głosowali. Kto by miał wątpliwości do których wniosków, to by się wypowiedział i przegłosowalibyśmy całość. Nie ma możliwości od bloku głosowania. Musi każdy być oddzielnie głosowany. Okej, okay, dziękuję. Panie przewodniczący, czy pan oddał głos, bo ja też mam zaznaczone, że jest trakcja, a nie doszedł do pana głos. Kto nie zagłosował? Pan, panie przewodniczący. Pan, no ja zagłosowałem. Mojego głosu nie ma, głosowałem za. Jest. Nic się nie ukryje, panie przewodniczący. Dopiero ten głos doszedł teraz. No. To dlatego, że jestem w ratuszu, to. Ja też, panie przewodniczący. I pozytywna opinia radnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu numer 2. Budowa targowiska na osiedlu Jagiellońskim, 1 milion złotych, źródło finansowania, administracja publiczna w rozdziale 75023. Głosujemy. Dużo Gienek złożyłeś tych wniosków? 52. Ile? 18. Ale wciąż dopisuje Gienek. Ale my nie mamy budżetu miasta stołecznego. My nie mamy budżetu miasta stołecznego Warszawy, chyba tylko Lublina. Może się pomyliłeś, może to do Trzaskowskiego składać. Warszawa ma chyba z 15 milionów budżet. Miliardów. A ścieki dalej płyną. Panie przewodniczący, Adam Osiński, nie, chyba nie zadziałało. Chociaż tu mam wyświetlone, ale coś... A jak pan chciał głosować? Do protokołu i już, tam się nie jest, ma co szczypać. Głos pana radnego Osińskiego mamy zanotowany. Jeszcze jedna osoba nie zagłosowała, zaraz sprawdzę. Słuchajcie, prawdopodobnie za wcześnie przycisnąłem, chociaż teraz mam zapalone tak jak potrzeba, oświetlone. Widzę pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Czytam kolejny, trzeci punkt. Mariusz, 6-1-1. Wykonanie chodników ze ścieżką rowerową przy ulicy Józefa Franczaka Lalka od ulicy Doświadczalnej do granic miasta do końca nowych budynków TBV 1 milion złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo, pozytywna opinia radnych. Przechodzimy do punktu numer 4. Dziękuję bardzo. Wykonanie jezdni i chodników z oświetlenia około 150 metrów bieżących przy ulicy Królowej Bony od ulicy Zygmunta
Augusta do ulicy Władysława Jagieły 500 tysięcy złotych. Źródło finansowania administracja publiczna w rozdziale 75416. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Przebudowa ciągów pieszych pasażu handlowego przy ulicy Hutniczej. 2 miliony złotych. Źródło finansowania transport i łączność w rozdziale 641. Głosujemy. Panie przewodniczący, czy w międzyczasie można coś zaproponować? Tak, słucham. No bo jest z nami pan komendant, tak, przedstawiciele policji. Ja bym chciał zapytać, czy mamy jakieś konkretne sprawy do tych osób. Ja osobiście tylko do pana dyrektora Ostrowskiego, jak będzie mój wniosek gdzieś tam procedowany. Ja bym wnosił o to, że jeśli państwo radni nie mają żadnych spraw, to żebyśmy umożliwili im wypowiedź. Dobrze, ale możemy, musimy skończyć pana Eugeniusza Bielaka, wtedy zadamy to pytanie za to. Dobrze, dziękuję. Panie przewodniczący, proponuję, żeby ten punkt skończyć całkowicie. Państwo, no to właśnie tak powiedziałem. Państwo dyrektorzy o naszych wnioskach, one są też, wszystkich dotyczą. Ja też tak powiedziałem, że musimy dokończyć pana Eugeniusza. Dobrze. Przechodzimy teraz do punktu 6. A tylko jeszcze głosowanie tutaj. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu numer 6. Przebudowa ulicy Maszynowej od ulicy Łęcyńskiej do zakrętu do gimnazjum numer 17 z utworzeniem miejsc parkingowych na całej długości 2 miliony złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005. Proszę o przygotowanie głosowania. Panie przewodniczący, wniosek tak. Siódmy, prawda? Siódmy? Szósty. A szósty? Wniosek szósty już był głosowany wcześniej. Szósty był głosowany już. Dobrze. Dobrze, czyli mamy pozytywne opinie. Przystępujemy do punktu 7. Wykonanie skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Gospodarczej i ulicy Hutniczej 500 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7005. Głosujemy.
Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Przebudowa ulicy Montażowej na całej długości 2 miliony złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia 70005. Przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący, wniosek 9 teraz. Tak. Dokończenie wykonania oświetlenia ulicy na terenie dzielnicy Tatary 350 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7005. Głosujemy. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Remont nawierzchni asfaltowej na ulicach Krzemienieckiej, Wołyńskiej 500 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7005. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Punkt 11. Remont mieszkań komunalnych na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna i Tatary 10 milionów złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7005. Głosujemy. Bardzo proszę Państwa o poparcie tego wniosku, bo w ubiegłym roku Pan Prezydent sam dołożył 4 miliony do remontu mieszkań. Ja proponuję ze zwiększonej ściągalności z czynszu. Dziękuję. Ja głosuję wszystkie za, ponieważ to takie same wnioski jak moje, które znam. Dziękuję. Ja się nie godzę, kolego, na podnoszenie czynszu, bo proszę zorientować się, ile w TBV czynsz wynosi. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 12. Budowa jezdni i chodników z oświetleniem na ulicy Marii Koryznowej i ulicy Rudnickiej 2 miliony złotych. Źródło finansowania administracja publiczna w rozdziale 75023. Głosujemy. Pani Monika Orzechowska, Pani Moniko, Pani obraz w tym momencie jest denerwująco zmieniający się w kolorze zielonym. Nie wiem, czy to tylko u mnie, ale to strasznie miga. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. 13 punkt. Budowa żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej na ulicy Majerankowej
na terenie nowego osiedla w ramach zaprojektuj i wybuduj 5 milionów złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 14. Budowa domu kultury na osiedlu Rudnik dla wszystkich mieszkańców. 2 miliony złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Jaka tam była kwota, panie przewodniczący? Już mówię, 2 miliony złotych. Na radnego Bresia nie mamy jeszcze. O, już jest. Pozytywna opinia komisji. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Wykonanie projektu budowy ulicy Narcyzowej wraz z oświetleniem i chodnikami 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia, punkt 16. Budowa jezdni z chodnikami oświetleniem na ulicy Hajdowskiej 2 miliony złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Mełgiewskiej skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do ulicy Mełgiewskiej numer 104 200 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję. Punkt 18. Budowa świetlicy i siłowni dla młodzieży na terenie dzielnicy Hajdów w Zadębie 2 miliony złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Lecimy punkt 19.
Wykonanie zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej naprzeciw szkoły podstawowej przy ulicy Kasprowicza, 30 tysięcy złotych, źródło finansowania administracja publiczna w rozdziale 57023. Głosujemy. Czy mogę w tej sprawie dopytać, panie przewodniczący? Ja jestem za, ale jedno pytanko mogę? To znaczy, powiem tak, jest tak bardzo dużo punktów, czy to pytanie coś wniesie do tej sprawy? Chciałbym zapytać tylko, czy jest pozytywna opinia policji w końcu, bo ten temat był wałkowany już wielokrotnie i chodziło o negatywną opinię policji. Czy coś może pani wiadomo? Podobnie jest. To znaczy, nie wiem, czy w tej chwili na to pytanie... Niech pan... Przygotujemy odpowiedź na to pytanie w terminie późniejszym, bo w tej chwili jak gdyby to... Z tego, co słyszałem, to jest opinia pozytywna. Powiem tak, jak będziemy nad każdym punktem tak dyskutować... A... Dobrze, dziękuję, dziękuję. Już, koniec, wiem już. Dziękuję. Dobrze, głosujemy. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku Dziękuję bardzo Państwu radnym wszystkim za poparcie. W związku z tym, że tych wniosków jest bardzo dużo, będziemy procedować kolejne wnioski radnych. W tej chwili... Panie przewodniczący, ja chciałam zapytać, na ile milionów opiewają wnioski pana radnego Bielaka? No, nie mam takiego kalkulatora, żeby zmieściło dodanie tego wszystkiego. Mogę pani odpowiedzieć. Tam jest na przykład rozbudowa szkoły, co jest w budżecie miasta, tylko się obawiam, żeby to zdjęte nie było, jak w 11 roku budowa przedszkola została zdjęta i pieniądze były. Pani radna, pani radna, pani radna pytanie zadała. Ja proszę o kwotę. Dobrze, pani przewodnicząca, czy może być tak, że po skończonej komisji ja siądę z kalkulatorem? Myślę, że ze 30 milionów gdzieś. Bo tam panie przewodniczący, każdy radny, który składa wnioski, powinien wiedzieć, na ile milionów te wnioski opiewają. Przepraszam, ja w tej chwili proszę... Dobrze, ja proszę w tej chwili pana Eugeniusza... Pani jakby czy słuchała, to na każdym wniosku jest suma. Dobrze, jest ja proszę w tej chwili pana radnego Eugeniusza, żeby wziął kalkulator, tak, policzył i odpowiedział, ile... Dzięki bardzo. Super. Tak, czy... Dobrze. I zaraz przekażę pani. Dziękuję bardzo. Dobrze. Teraz przystępujemy do wniosków pana Piotra Popiela. Wniosek numer jeden. Remont podłogi na parterze w szkole podstawowej numer 47 imieniem Józefa Ignacego Kraszewskiego, przeznaczając na ten cel 150 tysięcy złotych. Źródło finansowania, rozdział 75075. Głosujemy. Panie radny Piotrze, ile pan ma wniosków złożonych na tej komisji? 5. Co, kolego Marcinie, zaskoczyłem, co? Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Punkt numer 2. Wykonanie przebudowy boiska do piłki nożnej, drugi etap przy szkole podstawowej numer 30 imieniem Króla Kazimierza Wielkiego, przeznaczając na ten cel 1 milion złotych. Źródło finansowania, rozdział 75075. Głosujemy. Jak tam pan Eugeniusz Bielak, kalkulator wystarczy? Wystarczy cyfr w kalkulatorze? Ale to pod, można po kolei było liczyć i by każdy słyszał, ile co. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu trzeciego. Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Rąbrowskiej, przeznaczając na ten cel 180 tysięcy złotych, źródło finansowania, rozdział 75818, rezerwa celowa na zadanie zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosujemy.
Zadanie zaległe, szanowni państwo. Już było w budżecie kilkukrotnie. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 4. Budowa placu zabaw w ramach projektu M33 wokół sygnału. Odnowa, przeznaczając na ten cel 150 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 75818, rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosujemy. W ramach edycji sprzed 2 lat projekt zwycięski niezrealizowany. Ale pani prezydent wyjaśniała, dlaczego i jaka kwota została na zrealizowanie tego zadania. 150 tysięcy złotych i że będzie to wykonane w roku 2021. Tak, pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Budowa ulicy Bernarda Wapowskiego na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Domejki i Samsonowicza, przeznaczając na ten cel 700 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 7.0005. Głosujemy. Pozytywna opinia. Proszę państwa, panie przewodniczący. Czy jest ktoś z państwa? Panie przewodniczący, Piotr Popiel. Mogę zabrać? Tak. Dziękuję komisji za pozytywne opinie w tej materii. Natomiast jeśli mogę, bo chciałbym się przygotować do kolejnych, chciałbym zapytać pana dyrektora Ostrowskiego, czy też szanownych państwa tutaj odnośnie służb. Ja widzę potrzebę. Dobrze, ale panie radny, panie przewodniczący, lecimy dalej wnioski, bo my musimy to zakończyć. Ale o tym mówię. Ale o tym mówię. Muszę złożyć i chcę złożyć jeszcze na kolejną komisję. Już nie chciałem teraz. Kolejny wniosek, a potrzebna jest mi wycena. Budowa punktu monitoringu miejskiego. Dobrze, ale to może pan tutaj poza komisją się skontaktować. W tej chwili, jeżeli chodzi o wycenę. Umówić się telefonicznie i pan dyrektor poda. Lecimy dalej. To dzwonię do pana komendanta w takim razie. Dziękuję. Dzwonić do pana komendanta. Lecimy kolejne wnioski. Tutaj mamy. Aha, jest taka jeszcze drobna uwaga. Czy jest ktoś z państwa radnych, który chciał złożyć wnioski, a nie wysłał ich na maila? Czy jest ktoś taki? Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do wniosków pani Moniki Orzechowskiej. Wniosek numer 1. Remont lub przebudowa ulicy Zana, pierwszy etap obejmujący odcinek od ulicy Nadbystrzyckiej do ronda Filaretów Zana, zadanie na kwotę 3 miliony złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 7005, sprzedaż składników majątku. Głosujemy. Można, panie przewodniczący, na chwilkę? Tak. A mam taką prośbę do pani przewodniczącej Moniki Orzechowskiej, bo za chwilę mamy komisję rodziny, pani przewodnicząca, może byśmy te wnioski przegłosowali na naszej, tej drugiej komisji, bo po co to głosować na tej komisji i za chwilę na pani komisji. Jak pani oczywiście chce. Ja swoje wnioski składam na komisji samorządności. Będzie pani składać na wniosek. Także może pan składać u mnie na komisji. Ja składam tutaj. Ale na swojej komisji rodziny nie będzie pani składać. Nie, no po co drugi raz te same wnioski? Jakie? No właśnie, no to dobrze, to dobrze. Nie. To jest tylko kilka wniosków, także przeżyjemy. Głosujemy.
technicznie zapytam, to jednak ZANA wchodzi, czy nie? Bo media piszą, że nie. Pani składa. ZANA było w budżecie, nie zostało zrealizowane, więc składam po raz kolejny. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 2. Realizacja inwestycji pod tytułem rozbudowa ulicy Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lazurową do wysokości posesji numer 63. Budowa ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Liszkowskiego i ulicy Laskowskiej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin na podstawie przetargu ogłoszonego w dniu 23.03.2017. Powyższe stanowi pierwszy etap przebudowy istniejącej jezdni ulicy Raszyńskiej w ulicę z pełną infrastrukturą drogową, pasy jezdne w krawężnikach, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie drogowe, odwodnienie. I od skrzyżowania z Alejami Kraśnickimi do ulicy skrzyżowania z ulicy Laskową i drogą w gminie Konopnica. Zadanie na kwotę 7 milionów złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 7, 0005. Sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. Ja mam pytanie do tego punktu. Proszę bardzo. Jeżeli jest z nami pani skarbnik, czy ten zakres, o którym przedstawiła pani radna, nie powinien być wykonany w tym roku? Bo z tego co pamiętam, to 8 czy 6 milionów było przeznaczone na 2020 rok na wykonanie tego zadania. I pamiętam, że prezydent przyjął ten wniosek i to miało być wykonane. Teraz pytam, czy to jest już wykonane, bo drugi raz pani radna składa. Czy można prosić o odpowiedź panią Mirosławę Puton? Tak, oczywiście. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Państwa. Nie zostało to zadanie zrealizowane. Dobrze, czyli odpowiedź, tak, głosujemy. Nie, panie przewodniczący, w takim razie ja mam pytanie następne. Dlaczego nie zostało zrealizowane? Jeżeli budżet został przyjęty, przegłosowaliśmy, prezydent przyjął, w grudniu żeśmy przegłosowali budżet, dlaczego ta inwestycja nie została zrealizowana? Tam było chyba 6 lub 8 milionów. Niech ktoś odpowie, najlepiej prezydent, dlaczego nie zostało zrealizowane i gdzie są środki z realizacji tego zadania, bo w takim razie po co my sobie ten budżet głosujemy, jeżeli nie zostaje zrealizowany? Czy panią skarbnik można prosić o odpowiedź na to pytanie? Panie przewodniczący, no jest to dość trudne dla mnie odpowiedzieć na to pytanie dość wiążąco, natomiast trzeba pamiętać, że w miesiącu marcu znaleźliśmy się w określonej sytuacji i szereg zadań została po prostu wstrzymana. Tu, gdy nie była rozpoczęta jakakolwiek realizacja, zadania zostały wstrzymane. Można, panie przewodniczący? Proszę bardzo. W takim razie ja poproszę panią dyrektor o to, o czym mówiłem na ostatniej komisji budżetowej, piątkowej, o wszystkie zadania, które zostały wstrzymane w tym roku, które nie zostały wykonane, jakie to są, w jednym po prostu tabelce i na jaką sumę nie zostały zrealizowane lub zostały przeniesione. I dlaczego? Przy każdym zadaniu. Ja rozumiem, że nie ma środków, tylko wiecie państwo, na ostatniej sesji przerzuciliśmy na łączną kwotę 43 milionów zadania na przyszły rok. Wcześniej przerzucaliśmy też jakieś kwoty i tak co sesję przerzucamy i tak naprawdę my radni, chyba że wy wiecie, radni z klubu Krzysztofa Żuka, na jaką sumę zadania nie zostały zrealizowane i jakie to zadania. Bo ja na przykład nie miałem świadomości takiej, że te zadania, to zadanie, o której teraz radna Monika Orzechowska składa, nie zostało zrealizowane, a miało być zrealizowane. Więc proszę o wykonanie takiej tabelki, w której to będzie napisane, że zadania z tego roku, z budżetu, takie, na kwotę taką,
nie zostały zrealizowane i zostały wyrzucone i nie wiadomo, kiedy będą zrealizowane, albo z taką adnotacją, kiedy będą zrealizowane. Dobrze, dostanie pan to na maila, panie przewodniczący. Czekam i mam nadzieję, że do czwartku dostaniemy, bo w czwartek mamy ostateczną komisję, w której będziemy przyjmować przez komisję budżetową wnioski na ten rok. Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy w trakcie głosowania. Czy są już wyniki? Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. Remont chodników wzdłuż ulicy Wileńskiej po stronie osiedla Słowackiego i osiedla Mickiewicza na kwotę 600 tysięcy. Źródło finansowania dział 700, rozdział 7005. Sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 4. Remont kładki nad ulicą Filaretu w ciągu ulic Leszka Czarnego i ulicy Rymwida. Zadanie na kwotę 1 500 000, źródło finansowania 700, rozdział 7005, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. Tutaj tylko pragnę dodać, że już projekt jest. Potrzebuje na wykonanie. Głosujemy. Chodzi o tą okładkę przy kościele świętego Józefa. Chciałam przybliżyć. Proszę, czekamy, aż dojdzie głos jeszcze pani Gados, pani Rady Gados, bo myślę, że w trakcie jest, tak jakby zagłosowane, ale ja jeszcze tego nie mam uwzględnionego. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. No, punkt numer 5. Dokończenie budowy ulicy Stromukowej na odcinku od ulicy Lędzian do ulicy Nałęczowskiej 175 metrów. Zadanie na kwotę 400 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 758, rozdział 758-18, rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicy. Głosujemy. Przepraszam, bo nie dosłyszałem, jakie finansowanie? Dział 758, rozdział 758-18. Dziękuję.
może się taki jakiś problem, że ktoś z Państwa oddaje głos i nie zawsze dochodzi, a jest, że został oddany. Tak, nie wiem, czy dzisiaj jest taki problem. I czekam na głosy, czy Pan radny popiela, bo chce, żeby był oddany. Są wszystkie. Jest, jest. Dobrze, dziękuję, bo przepraszam, tu coś się nie zaznaczyło. Pozytywna opinia, punkt numer 6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Kleopatry, zadanie na kwotę 50 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 7005, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. Panie Przewodniczący, Pan Adam, Pan głos, dobrze. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Budowa ulicy Siewierzan, zadanie na kwotę 1,5 miliona złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 7005, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. No i się. No i się. No i tu głos. Głos był z Mazurem. Pozytywna opinia. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Generalny remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 38 imieniem Henryka Sienkiewicza. Zadanie na kwotę 2 miliony złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 7005. Sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy. Pozytywna opinia. Przechodzimy w tej chwili do wniosków pana radnego Marcina Nowaka. Ja tylko chciałam podziękować pięknie państwu radnym za pozytywne zaopiniowanie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy teraz do wniosków pana Marcina Nowaka. Chciałem powiedzieć, że tutaj pan Marcin dał 19 pozycji i na końcu jest taki zapis. Wnioskuję o sfinansowanie mniejszych zadań z pozycji sprzedaży składników majątkowych. Także lecimy. Punkt numer 1. Kompleksowy remont ulicy Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych 600 tysięcy złotych. Głosujemy. Pozytywna opinia. Punkt numer 2. Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 7, 900 tysięcy złotych. Głosujemy. Czy pan radny Popiel oddał głos, bo mam przeznaczone, że nie? Czekamy jeszcze na pana radnego Popiela.
Panie przewodniczący, ja mam zaznaczone, że pan radny Popiel nie oddał głosu. Czy czekamy jeszcze, czy nie? Nie, pan radny poszedł świętować, bo jego wnioski już przegłosowane były, także. Czyli zamykamy? A nie, jest, już oddał pan Piotr. Dobrze, już mamy. Jestem, ja tu mam jakieś opóźnienia, panie przewodniczący. Właśnie. Pozytywna opinia. Punkt numer 3. Przebudowa i naprawa chodników ulica Lubartowska do Alei Solidarności. 300 tysięcy złotych. Głosujemy. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Jak tam panu radnemu Bielakowi idzie zsumowanie? Jest już zsumowane. Dobrze, to jak skończymy pana Nowaka, to pan pochwali się. Przechodzimy do punktu 4. Remont ulicy Pogodnej i budowa miejsc parkingowych 400 tysięcy złotych. Chyba skończymy czytać wnioski, głosować wnioski pana radnego Nowaka. To tak zabrzmiało, skończyć radnego Nowaka. Panie przewodniczący. Bardzo przepraszam. Moja wypowiedź była zakończyć pozytywnie wnioski pana. Być może nie jeden chce, ale Zbyszka o to nie podejrzewam akurat. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu numer 5. Zdrowia życzymy Marcinowi. Dofinansowanie budowy magazynu dla państwa w wysokości 500 tysięcy złotych. Głosujemy. Oczywiście wszystkie pozycje sprzedaż składników majątkowych. Punkt numer 5. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 6. Przebudowa ulicy Skautów wraz z budową miejsc parkingowych. 400 tysięcy złotych. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 7. Akcja przyjazna zebra. 50 tysięcy złotych. Przepraszam panie przewodniczący, tutaj tytułem wyjaśnienia, bo ta pozycja znajduje się w budżecie, jednak kwota, która została przeznaczona na tę akcję jest zbyt mała na moje zadania przewidziane na przyszły rok, a w tym roku akcja została okrojona o blisko 70-75%, więc ja te zadania przeniosłem na kolejny rok i chciałbym po prostu sumę powiększyć, bo zadania, jak rzekłem, będą realizowane w kolejnym roku budżetowym i one już generalnie trwają. Głosujemy. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu 9. Wykonanie wentylacji w przedszkolu numer 19 przy ulicy Weteranów. 30 tysięcy złotych. Głosujemy.
Pozytywna opinia. Punkt numer 9. Dokończenie remontu podłóg w szkole podstawowej numer 31 40 tysięcy złotych. Pozytywna opinia. Punkt 10. Remont boisk przy szkole podstawowej numer 21 300 tysięcy złotych. Pozytywna opinia. Punkt 11. Montaż oświetlenia przy ulicy Serdecznej, Bratniej, Kolorowej i Baśniowej. 100 tysięcy złotych. Głosujemy. Pozytywna opinia, głosujemy. Znaczy następną będziemy głosować. Remont chodnika przy ulicy Czwartaków 5, 50 tysięcy złotych, głosujemy. To jest taka dobudówka malutka, która biegnie do posesji. Stąd taka cena, taki operat szacunkowy. Pozytywna opinia, dziękuję. Remont uliczny Boczna Siewnej, 300 tysięcy złotych. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję. Numer 14, remont ulicy Świerkowej, 200 tysięcy złotych, głosujemy. Pan radny Bielak jeszcze nie oddał głosu. A jeszcze chyba liczy tam i dlatego. No już oddał, to musimy poczekać na to. Już oddałem, zsumowałem. Dobrze, to na koniec pan dam głos panu, panie. Pozytywna opinia. Punkt numer 15. Przebudowa dojazdu do szkoły podstawowej 51 przy ulicy Bursztynowej 70 tysięcy złotych.
Głosujemy. Pozytywna opinia. Punkt 16. Remont ulicy. Tu jest pozytywna opinia. Przychodzi następny. Remont ulicy Junoszy 600 tysięcy złotych. Pozytywna opinia, dziękuję. Przechodzimy punkt 17. Dofinansowanie do klubu sportowego Lublinianka 300 tysięcy złotych. Marcin, wybacz. Tu nie mogę. Piotrze, no jesteś niezależnym człowiekiem. Bierzesz odpowiedzialność za każdy czyn i za każde głosowanie. Ja nie mam żalu. Ale ja ciebie doskonale. Lublinianka będzie miała to najwyższe. Ja głosuję, aby Lublinianka awansowała do trzeciej ligi. Trochę inaczej jest ten wniosek sformułowany, panie radny, ale można wesprzeć. Ja głosowałem za. Jeszcze tam głosowanie, jest pan radny. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 18. Remont chodników i nawierzchni na ulicy Dzieci Zamojszczyzny 200 tysięcy złotych. Punkt numer 18. Pozytywna opinia. Przechodzimy teraz do punktu 19. Remont chodników przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z miejscami postojowymi 300 tysięcy złotych. Głosujemy. Pozytywna opinia, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do punktu pierwszego posiedzenia obrad. To jest projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Lublin na 2001 rok, druk numer 918-1, wraz z przedstawionymi przez Państwa radnych wniosków do budżetu miasta Lublin na rok 2021. Czy są uwagi co do tego projektu? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Pozytywna opinia Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 2. Projekt uchwały w sprawie realizacji prognozy finansowej miasta Lublin. Druk numer 919-1 uwzględniający poprawki
wnioski do budżetu dotyczące roku 2021. Przystępujemy do głosowania. To proszę przygotować głosowanie tego projektu. Pozytywna opinia Państwa Rady. Dziękuję bardzo. Oddaję w tej chwili głos panu radnemu Eugeniuszowi Bielakowi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chcę powiedzieć, że tu jest pozycje, trzy pozycje po 10 milionów. To, co jest w budżecie, to jest rozbudowa szkoły na Felinie. Następna pozycja, taka duża, 11, już państwu mówię, sekundę. To jest pozycja, gdzie wnioskowałem o 10 milionów. To jest dla całego miasta remont mieszkań komunalnych. Napisałem dzielnica Kalinowszczyzna i Tatary, bo takie są w większości tutaj mieszkania. Natomiast jak pan prezydent dołoży więcej, bo dokładał w ubiegłym roku, to będzie, bo to dla całego miasta. Myślę, że to nie są duże środki, jeżeli chodzi o remont mieszkań komunalnych wszystkich, bo jest ich bardzo dużo. Nie wiem, 2 czy 3 tysiące tych mieszkań, jest prawdopodobnie więcej. W sumie jest 43 miliony 800. I to są, proszę się nie dziwić, bo dzielnica Felin i dzielnica Ponikwoda jest niedoinwestowana, jest zaniedbana. Felin jest nową dzielnicą. Na Łowniku też budują się nowe bloki. Nie ma szkoły ani w jednym, ani w drugim miejscu. I wnioskuję też o rozbudowę szkoły na Majerankowej, jest 5 milionów. Dziękuję bardzo. Ale panie przewodniczący, ja nie potrzebowałam uzasadnień, tylko kwotę. Zastanawiam się tylko, po co składać wnioski, jeśli jest zadanie w budżecie. Więc to chyba mija się z celem. Dziękuję bardzo. Mogę odpowiedzieć. Ja pani mówiłem, że mi w 11 roku były pieniądze na 11 rok 750 tysięcy i Rada Miasta zdjęła budowę przedszkola i żłobka na Felinie i przepadło ponad 250 tysięcy na projekt. I do dzisiaj nikt nie rozpoczął tej budowy, więc ja jak nie zobaczę rozpoczętej budowy, to nikomu nie wierzę. Bo obiecywać można gruszki na wierzbie i tak jak widzi pani, te wnioski z roku na rok schodzą i musimy o to wnioskować, od tego jesteśmy radnymi. To jest moje zdanie. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy to już koniec komisji? Nie, bo w tej chwili się pan radny Popiel zgłasza. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja bym serdecznie poprosił o te wszystkie wnioski, które w dniu dzisiejszym zostały przesłane przez radnych, jeśli mogę poprosić na maila, żeby to było udostępnione. Z tego, co zrozumiałem, panie przewodniczący, to chyba wszystkie wnioski komisji w tym momencie mamy przegłosowane pozytywne, tak? Wszystkie wnioski radnych. Nie mieliśmy chyba sytuacji, żeby którykolwiek wniosek nie został przez komisję negatywnie zaopiniowany. I jeszcze chciałbym poprosić, bo temat zalewu, bezpieczeństwa nad Zalewem Zamborzyckim jest mi bardzo bliski i chciałbym zapytać, do kogo ze strony samej policji powinienem się zgłosić, żeby na ten temat porozmawiać, na temat zdarzeń, które miały miejsce w tym roku. To jest trudny temat, nie na komisję, chciałbym sobie po prostu porozmawiać, tylko nie wiem do kogo, no do komendanta to tak, nie wiem, czy rzeczywiście bezpośrednio dzwonić. Dziękuję. Panie komendancie, proszę o odpowiedź. Dziękuję. Ja jako naczelnik prewencji na takie spotkanie zapraszam do siebie tutaj. Umówimy o odpowiedni termin i spotkamy. Już wcześniej żeśmy na ten temat trochę rozmawiali. Jest tutaj zawsze sezon turystyczny otwarty od początku maja do końca września. Niestety dofinansowania nie było z Urzędu Miasta. No były tylko 4 rowery jeździły, czyli 2 patrole rowerowe, 7 stermotorzystów, ale naprawdę tam warto zadbać o to bezpieczeństwo, zwłaszcza w sezonie tym letnim. Więc ja zapraszam do siebie tutaj o kontakt, proszę. A mogę telefon jakiś poprosić, przepraszam. Proszę bardzo.
Tak? Proszę, podaję komórkę służbową. 723. Tak. 687. Tak. 533. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, za momencik się zaczyna następna komisja i chciałbym, żeby się punktualnie zaczęła, bo składanie wniosków po prostu jest czasochłonne. W takim razie jeszcze się zapytam, czy ktoś ma coś pilnego, żeby zabrać głos? Ja tylko króciuteńko powiem. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie składałem na dzisiejszą komisję po to, aby nie powielać będzie na Komisji Gospodarki Komunalnej. Ja mam znacznie mniej tych wniosków, ale one się powielają. To, co szczególnie kolega Bielak tam zgłaszał, ja mam parę. I wniosek mam taki i propozycję, abyśmy w przyszłym roku szukali nowych terenów do zbycia, lokali, aby 1/3 tych wniosków mogła być zrealizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie... Panie przewodniczący. Tak, proszę bardzo, panie Piotrze. Ja mam pytanie do pani radnej Moniki Orzechowskiej. My mamy o 16:30 komisję dzisiaj, tak? Panie Piotrze, 16:30 zapraszam serdecznie. Tak, ale komisja zaczyna się 15:30. Inna. Jaka komisja? Komisja Rozwoju Miasta 15:30. Pan Piotr pytał o rodzinę. Okej. Dobrze, dziękuję. Dobrze, w takim razie chciałem serdecznie wszystkim podziękować za włożony wkład pracy w tą komisję, zaproszonym gościom i życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący. Lista obecności oczywiście na koniec. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Pan radny Osiński jeszcze nie oddał głosu. Pan radny Osiński. Pani no, Sylwia. Już oddał. Aha. Już mamy wszystkie. Wszyscy są, prawda? Kończymy komisję. Dziękuję bardzo.